Siemanko, jestem Matthew i witam was w moim kolejnym poradniku jak rzucać smoki. Jeśli nie jesteś moim widzem, to polecam też zobaczyć moje smoki na Dota 2 i flesza na Dota 2. Wszystko będzie w opisie. I tak, żeby zacząć, po pierwsze, większość tych smoków będzie polegała na użyciu binda na Jump Rope, który wygląda tak. Ja wam dam linka do filmiku Triluxa, to jest taki niemiecki gość, który właśnie robi filmiki z CS-a. I on właśnie wytłumaczył, jak tego binda zainstalować, to znaczy jak go wkleić do konfigu, jak zrobić auto-exec z nim. To jest prosta rzecz, ale nie będę wam tego tłumaczył ja, bo filmik już jest zrobiony i chcę też, wiadomo, on to zrobił tak, to nie chcę tego kopiować i wsuwać w mój filmik. Także link do jego filmiku będzie w opisie i musicie zrobić sobie tego binda na auto, co ja mówię, jak na auto-exec, binda na jump row, tak? Co robi ten bind? Bind robi to, że jeśli skaczemy i rzucamy smoka, to on może wpaść w różne miejsca. Pokażę wam na przykład, nie wiem, na przykładzie tutaj, tak, rzucamy smoka do respa i rzucamy go w ten sposób. Mogę sobie skoczyć w różnym momencie, tak, mogę sobie tak rzucić, mogę sobie rzucić tak, mogę sobie rzucić tak i patrzcie, jak te smoki różnie poszły. Pierwszy wpadł daleko, drugi wpadł tu, a trzeci wpadł tu, tak. Czyli są różne siły, a ten bind powoduje to, że rzuca nam za każdym razem w tym samym momencie. Za każdym razem regularnie wpada w to samo miejsce, tak? No i teraz przejdźmy do tych wszystkich smoków, zaczniemy od smoków na mida. A więc tak, pierwszy smok, smok na mida w okno. Bez tego smoka nie powinniście grać miraża, bardzo fajny, blokujecie się tutaj. Celujecie tutaj w tą kropeczkę na ścianie. I robicie jump throwa. Tak to wygląda. To jest na 64 tickle. Teraz wam opowiem resztę, patrzcie jak to leci, odbija się tutaj. I wpada tutaj, bo okno jest całe zasmokowane bardzo dokładnie. Co ja robię? Gdzie się wbiłem teraz? O, nic tutaj nie widać z tego okna, nie można nic zobaczyć, tylko jest taki mały skrawek, trzeba skakać, żeby coś zobaczyć, no ale wiadomo, to każdy smok praktycznie tak ma. Jeśli jesteście na 128 tick rate, to mierzycie tutaj, w tą łatę, widzicie? W róg tej łaty, tutaj, w te miejsce. Ja teraz gram na bota na 64 tick rate, można zrobić 128, ale ja specjalnie zrobiłem 64. Więc mierzycie tutaj, też robicie jump throw, a tutaj to zaraz nie wejdzie. Dobra, drugi smok, blokujecie się tutaj. W tym miejscu, najlepiej na shifcie, czy tam na łoku, czy tam na jakimś klawiszu tu macie. Tu macie takie jedno zdrapanie, drugie zdrapanie i celujecie tutaj mniej więcej. Tak jakby to było trzecie, sobie wyobrażacie. I ten smok wpada na galę. On smokuje galę. Się odbija tutaj od tekstur i wpada tu. Możecie nawet troszkę bardziej w lewą stronę rzucać, bo żeby on to nie wpadło do ladder rooma, tak? Możecie sobie nawet rzucić w ten sposób, też się patrzcie, blokuje się. I troszkę nawet bardziej w lewo. Nawet tutaj można sobie rzucić to. Też to powinno wejść. Teraz wam pokażę smoka na konektor, tylko zobaczę, że to jeszcze weszło, widzicie, też weszło tak samo. Smok na konektor. Bardzo barwny smok, bo wiele osób rzuca takiego smoka, że... O, ale mnie wbiło. Takiego smoka, że on wpada w to miejsce. I tutaj sobie ktoś stoi i nas widzi, tak? I nas zabija. I często nawet tutaj nie patrzymy. I to jest z drugiej strony też bardzo dobry smok na CT. Rzuci sobie takiego smoka, patrzcie. Rzucacie sobie w ten sposób tu smoka. I terroryści myślą, że tu mają zasmokowane. My się bronimy tym smokiem, a tak naprawdę to killujemy ich, tak? Nie warto czasami tutaj wychylać, bo będą parzyć czasami. Ale na przykład w tym miejscu, jak na galę wchodzą, czasami warto zabić kogoś. Ale taki smok, który będzie blokował wszystko i nie będzie można z konektora nic zobaczyć, to wam pokażę, jak się rzuca. Macie tutaj takie serduszko, widzicie? Podchodzicie do niego, do tego serduszka tu. I tu macie, widzicie, framugę tego okna, czy jak to się nazywa. Celujecie troszkę niżej, tak? Mniej więcej w tym miejscu. I znowu robicie jump throwa. I to wpada w konektor i widzicie, odbija się i doląduje na piątym słodku. I nie pozwala to przeciwnikowi zobaczyć tutaj czegokolwiek. Trzeba skakać, ale nic nie zobaczy, widzicie? No, to były smoki na mida. Dobra, teraz wam pokażę smoki na A, tylko nie jakieś kulawe, tylko takie naprawdę bardzo dobre smoki. Pierwszy smok na CT, ustawiam się tutaj na tej ukośnej ściance i mierzymy w ten cypelek, robimy jump throwa, tak? Smok zawsze wchodzi, bardzo dobry smok, bo nie wpada za blisko, nie wpada za daleko, a osoba, która skakuje na skrzynkę, nie może nic zobaczyć. Lega teraz, tak? Musi dopiero skakać i nic nie widać. A więc tak, teraz drugi smok. Jeśli chodzi o kolejność i ważność smoków, to najlepiej rzucić na CT, a potem na dżunglę, dopiero potem na słody. Także pokażę wam najpierw dżunglę. To znaczy dżunglę i konektor, tak? Ustawiacie się w tym miejscu i mierzycie tak jak skrzyżowanie tej linii i tej linii, tylko troszkę bardziej w prawo i troszkę poniżej. Patrzcie, tu jest taka linia, mniej więcej ona tak biegnie trochę na ukos, więc musicie równo z tą linią mniej więcej to wycelować. I nie całkiem na tej linii, tylko troszkę bardziej w prawo. Nie wiem, czy wam to dobrze wytłumaczyłem, ale jeśli rzucicie w ten sposób, to smok będzie miał bardzo malutką szparę albo wcale, widzicie? Nie ma żadnej szpary. Jeśli go rzucicie troszkę inaczej, to może być para, przez którą was może ktoś zabić. I trzeci smok, rzucamy go w ten sposób, skakujemy tutaj i rzucamy w skrzyżowanie tej linii z tą linią. I to zawsze wpada, bo to jest bardzo prosty smok, bez żadnego jump throwa go robimy też. Się odbija od boostu, wyląduje na słodach. No, teraz wam pokażę smoka od Paszy, czy Snaxa, czy kogoś takiego, ktoś z Virtusu to wymyślił. Patrzycie się całkowicie w dół i ustawiacie się tak, żeby celownik był na tej kafelce tutaj.
przy filarze. I teraz tak, macie tutaj takie dwa jaśniejsze punkty, nie wiem czy je widzicie, ale są takie ewidentnie dwa jaśniejsze punkty. Więc bierzecie na lewo, troszkę od tego wyższego, tak? Czyli jeszcze raz, kucamy, to jest ważne, żeby cały czas być kucniętym. Ustawiam się tutaj i mierzymy troszkę na lewo do tego. I smok sobie ląduje tutaj na balkonie. Po pierwsze, on nam umożliwia wyjście tutaj, tak? Możemy się wysnikować tutaj, ale patrzcie. Ono też umożliwia patrzeć tutaj, widzicie, jest taka luka. Jeśli ktoś tutaj stoi na BS-ie albo dalej, to możemy go łatwo wykilować, tak? On tutaj przez ten smok nic nie widzi, on nie widzi, że tu stoimy. Więc to jest taki bardzo chytry smok i warto go czasami rzucić. Warto go rzucić tak może z 2-3 razy, dopiero wtedy się przeciwnicy skapną, o co chodzi, to wtedy wiecie, to potem już tego nie warto używać. Ale generalnie to jest bardzo ciekawy i taki trikaśny smok, tak? Dobra, teraz wam pokażę kilka bardzo magicznych smoków zakrętu na bombsite A. Może to brzmi dziwnie, ale naprawdę da się smokować stąd bombsite A i to jest bardzo dobre do fejków, tak? Więc pierwszy smok ustawiamy się tutaj, najlepiej na łoku, blokujemy się w tym miejscu. I teraz tak, musimy na skrzyżowaniu tej linii, tej anteny oraz tego budynku ustawić nasz celownik, wygląda to mniej więcej tak, i rzucamy naszego tego jump throwa. I ten smok leci, odbija się dwa razy od tego budynku, jeśli nam dobrze wejdzie, i się dwa razy się odbił i wpada na słody. Bardzo dobry smok, też powiedziałbym niesamowity. Drugi smok, ustawiacie tutaj, na cieniu, mniej więcej ustawiacie celownik. Teraz tak, tu jest ten budynek, ustawiamy na go cypelku tutaj, troszkę w lewo. I robimy jump throwa w biegu, zaraz jak do tej krawędzi dotrzemy, tak? Czyli mniej więcej wygląda to w ten sposób, jak ja wam teraz pokażę. No i smok sobie leci, ubija się od ściany i blokuje nam konektor. To jest perfekcyjny smok, tak jakbyśmy A wbijali, tak? Można nawet być na midzie, rzucić takiego smoka teammate'om i pomóc im wejść w konektor na przykład. Ale możemy też równie dobrze podejść pod B i zafejkować A, tak? Dwa smoki rzucić stąd. I to jest perfekcyjny fake, prawdopodobnie będzie tylko jeden B, to jest super sprawa. I teraz jeszcze jeden smok. Ustawiam się tak, żeby widać było kawałek tej oderwanej, że tak powiem, ściany tutaj. Żeby on się zrównał z naszym budynkiem. W ten sposób widzicie. I mierzymy nad budynkiem i biegniemy. Jak dotrzemy tutaj do tego rogu, to rzucamy, puszczamy smok normalnie. O, tutaj rzuciłem teraz, za blisko stałem. No, teraz mi wyjdzie normalnie. O, i on się odbija od budynku i wratuje nam na galę, tak? Też bardzo dobry smok. No i z tego zakrętu to chyba wszystkie smoki, które chciałem wam pokazać. To są jedne naprawdę z bardziej ciekawych smoków, jakie widziałem na Mirażu. Dobra, teraz wam pokażę 4 smoki na B plus jednego smoka na okno na mida. Tego na mida na początku wam pokażę. Ustawiacie tutaj w prawej części tego okna na środku. Mierzycie od tego punktu troszkę w lewo i do góry. Powinno to mniej więcej tak wyglądać. Tylko ten smok jest bardzo trudny i musicie go dobrze poćwiczyć, żeby wam wchodził. Widzicie, on tak wygląda. I smokuje całutkie okno. A teraz wam pokażę te smoki na B. Dobra, więc najważniejszym smokiem jest smok na 2, żeby go rzucić, to musimy się ustawić na środku tych drzwi. I rzucamy tutaj, macie widzieć, tą ciemniejszą krawędź tego drewnianego czegoś. Rzucacie na lewo od niej. Się tam odbija od tekstury i wpada w Edwarda. I to nam coveruje całą galę, jeśli chodzimy po tym tomkiem, to nie musimy się martwić o ten kierunek, tak? Możemy jedynie sprawdzić w tym miejscu, czy na ktoś za tego smoka tutaj nie wychyli. A to jest bardzo przydatny smok. Drugi smok, co do ważności, to polecimy rzucić jednak na kuchnię. Rzucamy go w ten sposób, że ustawiam się tutaj równo z tą krawędzią i rzucamy troszkę na prawo i troszkę poniżej tego cyfelka. Ten smok nam się odbije koło BS-a i wyląduje za nim. I patrzcie, tutaj jest jakiś awuper, to nie ma szans nic zobaczyć, tak? Tak samo jeśli przebiegamy już za BS, to nie ma szans tutaj nic zobaczyć, jedynie na foresie tak może nas ściągnąć. Ale to jest bardzo przydatny smok. Trzeci co do ważności smok to jest smok na drzwi i żeby go rzucić musimy sobie ustawić tutaj na środku tych drzwi. I troszkę na prawo od tego mierzyć, tak? I to wszystko. To się odbija tutaj od bombsite'u, od tego zielonego tu. I wpadam tutaj na drzwi. I gościu ma zablokowaną wizję stąd. Fakt, że może wyjść za tego smoka, tak? Ale jednak to się przydaje taki smok. Ale to jest trzeci co do ważności według mnie. A czwarty co do ważności, bo on zwykle pomaga cetekom, ale mimo wszystko warto czasami go rzucić. Jeśli na przykład rzucamy te 3 smoki plus jakiś inny, no to warto też, żeby ten czwartym był ten smok. Ustawiamy się tutaj przy tym brązowym. I celujemy tutaj, widzicie, jest taki cypelek, celujemy obok niego. I to nam coveruje od... Konas coveruje od ławeczki. Tutaj nikt nie widzi, tak? Nic z tej pozycji. Dobra, teraz wam jeszcze pokażę smoki po stronie CT. One nie są aż takie trudne, ale mimo wszystko warto je znać, tak? Więc najprostszy sposób na smokowanie rampy to rzucić smoka na wysokości sufitu tej rampy i odbić go od tej lewej strony, tak? I on wtedy nie pozostawia żadnych dróg. Żadnych przerw, widzicie, bardzo dobry smok. Oczywiście możemy sobie też do mega smokować, tak, czasami, na początku rundy, możemy z zasłodów to zrobić, prosty smok, tak, rzucić go, żeby się nie wychylać żadnego afpera potencjalnego, tak.
No i wiadomo, też proste smogi możemy rzucić, jak wbijamy od razu na B. To jest okna, zaraz po rozpoczęciu rundy. Wrzucamy go sobie w domek. On też padł tutaj i blokuje, widzicie, jakby ktoś chciał rushować. No ale oprócz tych prostych smoków są jeszcze bardziej zaawansowane smoki. Właśnie takie dwa chciałem wam pokazać. Pierwszy smok to jest smok na domek A z mida. Oczywiście trzeba sprawdzić, czy mid jest czysty, tak? I czy underpass jest czysty, wtedy blokujemy się w tym miejscu. I mierzymy pomiędzy tutaj tym rogiem, a tym rogiem. I robimy jump throwa. Blokujemy się, mierzymy tutaj i jump throw. Ten smok no, wpada, jak już mówiłem, w domek A. Bardzo superancki smok, bo możemy z mida smokować coś, co jest na A. Także przydatny. I jeszcze ostatni smok, który chciałem pokazać, to jest smok na underpassa. Ustawiamy się w tym rogu i mierzymy na wysokości tej linii. Tutaj na krawędzi tej ścianki robimy dwa kroki. I to nam wpada, widzicie, w underpassa idealnie. Dobra, to były chyba wszystkie smoki, które wam chciałem pokazać. Jeszcze niedługo zrobię filmik z trikami na mirażu. I może kiedyś flesza, aczkolwiek to nie jest mój priorytet, bo fleszy w sumie tak dobrze nie znam. Musiałbym troszkę się podszkolić. Nie obiecuję, że zrobię to na innych mapach, ale postaram się. Może w przyszłości. Także to dziękuję za oglądanie tego filmiku. I do zobaczenia w kolejnych miksach z CS-a czy z BF-a, w niektórych filmikach. No, nara.